Kontynuujemy naszą podróż z klimatem i z pasją. Docieramy do województwa mazowieckiego, a konkretnie do gminy Mogilnica. To właśnie tutaj swoje ekologiczne gospodarstwo prowadzą Danuta i Waldemar Zarzyccy. Trafiamy do ich sadu, bo specjalizują się w uprawie owoców z ekocertyfikatem. Jak tu u pana romantycznie, jakie stare drzewa, mało spotykane odmiany. No, w ręku ma pani krąselkę, która jest bardzo starą odmianą, która krąselka w niektórych rejonach nazywa się jaśnie pańskie. O proszę. Bo to była odmiana, która kiedyś była na starych dworach. I to odmiana, którą bardzo kiedyś lubili nasi przodkowie. W sadzie można się rozkoszować. Są tu szare renety o korzennym, słodko-kwaśnym smaku, słodkie i kruche kosztele, a także kwaskowate antonówki. A co to za odmiana? To jest floryna, odmiana odporna na choroby, bardzo fajna odmiana, słodko-winna, bardzo cenna w uprawie ekologicznej. Akurat jest czas intensywnych zbiorów. Marysia może nie tylko posmakować takich darów natury, ale także pomóc rolnikom przy pracy. W zasadzie po 15 września wszystkie odmiany zbieramy i przychodzi czas na zbiór tej odmiany. Może pani pomoże coś zerwać? Pewnie, bardzo chętnie. Odchodzą już dobrze, sprawdzałem. Dojrzałość jest, bo w produkcji sadowniczej są trzy dojrzałości. Jest dojrzałość zbiorcza, dojrzałość przechowalnicza i dojrzałość konsumpcyjna. W ekologicznym sadzie rodziny Zarzyckich w ochronie roślin oraz w kontroli chorób i szkodników są wykorzystywane wyłącznie metody naturalne i przyjazne dla środowiska. Rolnicy są przekonani, że wzmacnianie roślin wzmacnia ich odporność na patogeny. Ekologiczny sad stwarza doskonałe możliwości rozwoju naturalnych wrogów szkodników, co wspiera ochronę biologiczną. Panie Waldku, jaka jest historia tego sadu? No, historia jest dość długa. Ten sad ma przynajmniej 50 lat. Ja mówię przynajmniej, bo zasadzony był w latach 50. Później był dosadzany, modyfikowany, ale po tych, można powiedzieć, przodkach tego sadu, czyli starych odmianach, takich jak cesarz Wilhelm, Reneta Kulona, bo coś takiego jest. Powiedzmy sobie, jest taka odmiana Pepina Ribstona, gołębiak. Między te odmiany zostały wsadzone trochę nowsze odmiany, takie jak topaz, Valeria. Czyli rzadko już spotykane teraz w obecnych czasach. Znaczy, no rzadko, bo wszyscy idą w tym kierunku, żeby zwiększyć jak najwięcej plonów z hektara. Dawne odmiany trochę były inne, inaczej się sadziło, rozstawy były inne. A właśnie te stare odmiany doskonale nadają się do uprawy ekologicznej, bo są bardzo odporne na różne choroby, szkodniki. Można było przechowywać w warunkach po prostu prymitywnych, nie w chłodniach. Z historii wiadomo, że szara reneta kiedyś, jak nie było przechowani, to nawet była kopcowana. Czy płynie w panu sadownicza krew? Tata mój był sadownikiem, także zakładał ten sad. No później ja kontynuowałem to już w latach 70. Można powiedzieć, pierwszy kurs sadowniczy skończyłem i myślałem o tym, że będę w sadownictwie. A później poszedłem też na SGGW i to kontynuacja była. Gospodarstwo na początku miało około 4 hektarów, a później no, w tej chwili się rozrosło do 12 hektarów, nie? Czyli dokupowałem malutkie działeczki, komasowałem i utworzyłem no, inny sad. Ten stare sady zostawiłem, a młode sadziłem. W sadzie jest wiele pożytecznych owadów, biedronkowate i skorki. Wykorzystywane są tu także gatunki pożyteczne, jak roztocza drapieżne. Dużą pomocą służą rolnikom również ptaki. Naturalne obrzeża ekologicznego sadu z dziko rosnącymi roślinami wspierają równowagę ekosystemu. Czym się różni taki sad ekologiczny od konwencjonalnego? Dużo rzeczy robimy ręcznie. I nie stosujemy chemii syntetycznej. Na bazie czosnku opryski są, na bazie olejków naturalnych. Zresztą w sadzie moim staram się minimalnie stosować wszystkie jakiekolwiek opryski.
Dbacie Państwo też o wspieranie bioróżnorodności? Bioróżnorodność sama się tworzy w takim sadzie. Dlaczego? Że jest gro chwastów różnych, powiedzmy sobie, samosiewów, a poza tym w sadzie są różne gatunki, czyli nieraz w tym samym sadzie jest jabłko, gruszka, śliwka, czyli różnorodność jest gatunkowa. Czy ja dobrze widziałam, że w Pana sadach są owce? No są, są. Też stosujemy je jako takie pomocnice nasze, naturalne, że tak, kosiarki, które tak na obszarze gdzieś ze 4 hektarów koszą. Pracują, ale to zarazem dla nich przyjemność. No przyjemność dla nich i dla nas, można powiedzieć. A skąd decyzja o tym, żeby sad był ekologiczny? Wie Pani co, to było w momencie, kiedy dzieci zaczęły chorować swego czasu, doszliśmy do wniosku, że najpierw przeszliśmy na integrowaną produkcję, bo w ogóle to ja byłem jednym z pierwszych osób, która wprowadzała integrowaną produkcję w Polsce, a później przeszliśmy już bardziej na produkcję ekologiczną. Co daje Państwu taki ekologiczny certyfikat? Czy konsumenci są coraz bardziej świadomi, co oznacza taki certyfikat? Znaczy, wie Pani, teraz świadomość konsumentów jest duża, dlatego że media cały czas niektóre rzeczy propagują. Gdzie trafiają Państwa produkty? Jaki jest rynek zbytu? No głównie to do sklepów, do prywatnych odbiorców. Rekomendowana dzienna minimalna dawka warzyw i owoców wynosi 400 gramów. Rolnicy polecają, by podwoić tę ilość. Duże jabłko waży około 200 gramów, zatem proste będzie dostarczenie sobie podstawowej dziennej dawki zdrowia. Dlaczego warto uwzględnić jabłka ekologiczne w codziennym menu? Są źródłami witamin z grupy B, witaminy C, E, K, wielu składników mineralnych, kwercetyny, flawonoidów i antyoksydantów niezbędnych do zwalczania wolnych rodników. Są również źródłem błonnika pokarmowego. Poza tym zapewniają stabilny poziom cukru we krwi ze względu na niski indeks glikemiczny, dzięki czemu zapobiegają powstawaniu cukrzycy i miażdżycy. Są nie tylko sycące, ale też niskokaloryczne.